Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Szwajgiert. Nagrywamy dla Państwa na kanale Jana Pińskiego. Chciałbym się do Państwa dzisiaj zwrócić z takim przesłaniem do Jarosława Kaczyńskiego, Macieja Wąsika, pana ministra Kamińskiego, no i innych ludzi z PiS. Jak wiecie, Szanowni Państwo, niewątpliwie, no niestety będziecie musieli ponieść odpowiedzialność za to, co robicie. No i ja nikomu tego nie życzę, ale no już w zasadzie nieuchronnym jest to, że będziecie musieli znaleźć się w areszcie. W związku z tym, najpierw właśnie, w związku z tym, że byliście na tyle uprzejmi i zafundowaliście mi tę szkołę życia, najpierw przebywałem przez 11 miesięcy w różnych aresztach. Później miałem przerwę i później znowu drugim razem przebywałem przez rok z kolei w dwóch aresztach. To powiem panom, w jaki sposób powinniście się przygotować do tego aresztu. No, to są już takie rady, które rzeczywiście wam się przydadzą i zobaczycie, że teraz będziecie źli, że ja to mówię. A później dojdziecie do wniosku, że ja wam pomogłem i miałem rację. Więc posłuchajcie. Taką najważniejszą rzeczą, dla mnie przynajmniej, którą miałem w areszcie, jest to zbiór karny. Jest to, wiecie państwo, wiecie co to jest zbiór karny? Zbiór karny jest to zbiór przepisów, z kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego wykonawczego i pozostałych jeszcze tutaj rzeczy, które się panom przydadzą. Jest to niezwykle ważne, no tylko to, że wprowadziliście w tej chwili tutaj dużo nowelizacji, także no ten kupcie sobie jak najnowszy. Nie wiem, czy te zmiany nastąpią szybko, jak będziecie w areszcie, pewnie jakieś będą, ale to tylko na lepsze dla osób osadzonych, także nie przejmujcie się tym. Słuchajcie, oprócz tego, no warto, żebyście mieli przygotowane takie rzeczy, których będziecie używali w areszcie. No to przygotujcie sobie jakieś zmiany bielizny, przygotujcie sobie jakieś podkoszulki, przygotujcie sobie ze dwie pary butów, w tym jedne sportowe, przygotujcie sobie jakieś klapki i posłuchajcie. Nie wierzcie w to, że ktoś was będzie straszył, że wy w tym więzieniu będziecie w jakiś sposób dręczeni, czy nie wiem, gwałceni, czy coś się z wami będzie działo, bo będziecie na tak zwanych ochronkach. To znaczy będziecie siedzieli w celach albo pojedynczych, albo w takim towarzystwie, w którym wam nic nie będzie groziło. No ja bym wam doradzał, jeżeli jest taka możliwość, ale nie wiem, czy na to się zgodzi służba więzienna, że powinniście nie zgadzać się, żeby siedzieć, powiedzmy, nie wiem, z ludźmi, którzy są w tym w tej hierarchii więziennej, którzy uważani za no takich najniżej postawionych, to znaczy no nie oczywiście z pedofilami, nie z tak zwanymi ninjami domowymi, czyli tymi ludźmi, którzy znęcają się nad rodziną, no ojcobójcy, matkobójcy, no tacy są z reguły nie są dobrze traktowani, są zależy jeszcze od okoliczności, to już w więzieniu się dowiecie. Z reguły ci przestępcy, którzy siedzą za poważne przestępstwa, z nimi się lepiej siedzi, bo oni albo część jest recydywistów, którzy już tutaj więzienie traktują jako dom i podchodzą do tego bardzo racjonalnie, są darzeni szacunkiem przez służbę więzienną, że tam już to wszystko zupełnie inaczej wygląda. A najgorzej, jak właśnie posadziliby was, ale to was nie posadzą, z jakimiś ludźmi, którzy są akurat
w więzieniu przechodzą odwyk od narkotyków czy od alkoholu. No to jest rzeczywiście, to jest już ciężko. Ja sobie radziłem, ale tak jak na panów patrzę, to nie wszyscy sobie będziecie z tym radzili. No niestety w więzieniu dużo rzeczy trzeba załatwiać no, przy pomocy pięści. Tam panuje prawo pięści. No ale to panów nie obowiązuje, bo będziecie inaczej traktowani. Także zresztą wy nie aspirujecie do tego, żeby tam jakoś w tej hierarchii więziennej móc chodzić, spotykać ze wszystkimi. Powiem wam, że ja bym się czuł słabo, jeżeli bym był odizolowywany i nie mógłbym funkcjonować wśród ludzi. Jeżeli by mnie odizolowywała Straż Więzienna, dlatego, bo nie wiem, bo uznaliby, że jestem groźny czy jakieś tam, to mam to w nosie. Ale jeżeli miałbym być odizolowywany dlatego, że mnie mają inni więźniowie posponować, to bym się czuł źle. No i na szczęście tak nie miałem. No, szanowni panowie, również radziłbym wam, żebyście na przykład zobaczyli się w zegarek. Zegarek jest ważny w więzieniu, bo nie zawsze możecie sprawdzić czas. A jak macie swój zegarek, no to już wiecie, nie musicie na przykład czekać na tą całą betoniarę. To znaczy z reguły według tej betoniary albo według posiłków orientujecie się, która jest godzina, czy musicie stukać w drzwi, czy krzyczeć, bo i takie sytuacje miałem. Także tutaj pamiętajcie, ważny jest zegarek, ważne są ubrania, ważne są również zapisane telefony. Co prawda teraz wy zrobiliście tym więźniom rzecz okropną, ponieważ kontakt telefoniczny z rodziną lub z adwokatem no z reguły następuje raz w tygodniu. Wtedy, kiedy mnie zrobicie tę przyjemność, ten kontakt telefoniczny następował codziennie. To znaczy za drugim razem to, żeście zrobili to, żeby mnie załamać, ja przez rok nie miałem ani widzeń, ani możliwości rozmowy z osobami najbliższymi. Miałem tylko rozmowy z adwokatem. Także sami państwo wiecie, że no to jest no bardzo uciążliwe. Wiecie. Ja nie spodziewam się, że jak już zmieni się władza, że ten przepis się utrzyma, bo to jest po prostu, to są tortury i ja sądzę, że za wprowadzenie takiego przepisu to też będzie pan Ziobro i ta jego menażeria będą odpowiadać. Patrzcie na jeszcze jedno, bo powiem wam, że próbując mnie dojeżdżać, zrobiliście mi taką rzecz, która mogła mnie rzeczywiście zrobić bardzo ważny problem w więzieniach. To znaczy posadzono mnie z człowiekiem chorym na syfilis. Ja o tym nie wiedziałem, dopiero się dowiedziałem pierwszego dnia, że ten człowiek właśnie jest na to chory. Ten człowiek jeszcze zachował się bardzo dziwnie, bo robił sobie tak zwane solonezy. Solonez to jest taka mikstura, którą się przygotowuje, czyli sypie się bardzo dużo soli do jakiegoś naczynia, z jego kubka czy szklanek w więzieniu nie ma, no jakieś coś, czego się używa do picia i z reguły on wywołuje torsję. No wiecie państwo, jak się wypije taką miksturę, która jest, ma tyle soli, ten człowiek robił to po to, ponieważ on w jakiś sposób jeszcze symulował przed służbą więzienną, że stan jego zdrowia jest dużo gorszy niż jest. Ja nie wiedziałem po co on to robi. Dopiero później tłumaczył mi, że on na pewno już teraz po 3 miesiącach sankcji wyjdzie. No ja starałem się mu wytłumaczyć, bo tak z reguły jest. Już miałem to doświadczenie i tłumaczyłem, bo to było w areszcie w Bydgoszczy w Fordonie. Tłumaczyłem mu, słuchaj, wiesz, może być różnie i może być taka sytuacja na przykład, że wiesz, że jednak ci przedłużą ten areszt, no bo z reguły to pierwsze przedłużenie aresztu działa na ludzi pozbawionych wolności tak najgorzej, bo zawsze się łudzą. 3 miesiące i na pewno coś się stanie i wyjdę. To się rzadko zdarza, bo sądy po prostu klepią to tak bez żadnych,
bez żadnej możliwości w zasadzie, żeby się osoba tymczasowo aresztowana wypowiedziała. No i ten człowiek powiedział mi, że on ma nerwową postać syfilisa. Ja zobaczyłem, że ten człowiek po prostu wymiotuje w celi. Wszystko no, wygląda tam bardzo słabo. Oprócz tego siedziało tam ze mną takich jeszcze dwóch chłopaków ze zabójstwa. I oni wychodzili na spacer, a ja akurat zostałem, nie wyszedłem wtedy na spacer, bo też pewnie przypadkiem nie miałem ciepłego ubrania. To znaczy ciepłe ubranie leżało w magazynie, no do magazynu chodzi się raz w tygodniu, dlatego nie mogłem wtedy akurat pobrać tego ubrania, a to nic nie obchodzi w więzieniu. To po prostu wtedy to było lato, ale akurat się zrobiło nagle tak bardzo zimno i bez jakiegoś wierzchniego ubrania nie można było wyjść, a byłem tylko w t-shircie. Musiałem czekać, żeby pobrać jeszcze inne rzeczy. No i szanowni państwo, jak dowiedziałem się o tym, że on ma ten syfilis, to po prostu delikatnie mówiąc dostałem szał. Ja mówię, słuchaj, a ty mieszkasz tutaj z tymi wszystkimi ludźmi, tutaj widzisz, co się dzieje, pijesz te solones, mówię, czy wiedzą o tym ci ludzie, którzy z tobą mieszkają? Nie, na co ty, ja nie mówiłem, ty nie powiedz. Ja powiedziałem. Zrobiła się z tego wielka awantura. No i na początku zostałem oczywiście nagrodzony, to znaczy, bo ja się nie zgadzałem na to, żeby siedzieć z tym człowiekiem, bo to jest takie perfidne działanie. Jeżeli ja bym z nim siedział i bym się z tej celi nie wybił, tak jak się mówi, tylko dalej bym tam funkcjonował, to strażnicy puściliby tę informację w obieg do innych więźniów i już by nikt ze mną nie chciał normalnie, tak powiem, siedzieć, rozmawiać, a bym był ten gorszy. Ewentualnie powiedziano by również moim znajomym, pewnie wyszłoby to na wolność, że ja miałem możliwość, czy być może jestem zarażony chorobą weneryczną. No to jest poważna sprawa, szanowni państwo, dlatego też uczulam was, nie chciałbym, żeby wam coś takiego zrobił. No was nie lubią, ja tam sobie radziłem, ale was będą bardzo, bardzo nie lubić. Dlatego musicie uważać na różne rzeczy. No w konsekwencji przez te moje awantury zostałem przeniesiony do innej celi, no straszono mnie jakimi wnioskami, to wszystko się odbywa głośno, bo więzienie się odbywa głośno, żeby słyszeli inni więźniowie tak spektakularnie. No i tamta cela już była taka, że no była bardzo, bardzo zła. Pomijam już to, że tam już bez telewizora siedziałem bardzo długo, ale tam nawet ta betoniara nie funkcjonowała, sprzęty sanitarne były beznadziejne. No to tak sobie posiedziałem wtedy 2 tygodnie, bo później już przeniesiono mnie do normalnej celi. Także tutaj przygotujcie się na to. Na przykład przygotujcie się na to, bo również miałem taką sytuację, że jak byłem na Wałach Jagiellońskich, ponieważ właśnie, przepraszam, może trochę chaotycznie, ale muszę wam powiedzieć. Wy macie taką metodę, że jeżeli chcecie kogoś udręczyć, to przerzucacie co jakiś czas do różnych aresztów, no bo każda zmiana aresztu wiąże się z taką wielką niedogodnością. Musicie wszystko spakować, tracicie wszystkie zgody, nie wiadomo dlaczego, na telefon. To mówię za pierwszym razem, bo tego nie miałem. Tracicie wszystkie zgody na telefon. Rodzina nie wie przez pewien czas, gdzie przyjechać do was na widzenia. No to jest bardzo, bardzo duży kłopot. No i pomyślcie sobie, jakby z tym całym swoim dobytkiem musicie jechać i z reguły te transporty trwają jakimiś etapami, bardzo długo, nie wiecie, gdzie traficie, na jaką celę. No to wszystko jest naprawdę, to jest bardzo źle przyjmowane przez ludzi, którzy są tymczasowo aresztowani czy już osadzeni. Ja miałem tą przyjemność, bo najpierw siedziałem w Bytomiu, później z Bytomia zabrano mnie na Wały Jagiellońskie do Bydgoszczy, później zabrano mnie z tych Wałów Jagiellońskich do warszawskiej Białołęki, później z Białołęki zabrano mnie do Fordonu
I później zabrano mnie z Fordonu w Bydgoszczy, zabrano mnie z powrotem do Bytomia. Także pierwszym razem miałem tę przyjemność, że obejrzałem sobie, w jaki sposób działają te konwoje i te wszystkie rzeczy. Dlatego tutaj również bądźcie na to przygotowani. To znaczy, miejcie na przykład jakiś plecak. Plecak jest bardzo dobry, plecak jest bardzo ważny. Jednak jeżeli macie ze sobą jakieś torby i macie plecak, no to już macie wolne ręce. Możecie zanieść ten swój skromny dobytek. Nie mówię już o tym, żebyście mieli pieniądze, bo pieniądze są bardzo ważne. Na początku od razu wam zabiorą połowę tych pieniędzy w areszcie do pewnej kwoty. Także no, wy macie dużo pieniędzy, ja tyle pieniędzy nie miałem, także u was nie ma problemu. Tak jak wam połowę łutną, to wam reszta zostanie. Także nie będziecie mieli problemu z wypiskami. Słuchajcie, pamiętajcie, że tutaj przypomnijcie sobie matematykę, bo tam nie ma kalkulatorów, ale macie listę z kantyny produktów i musicie tę listę wypełniać w większości więzień i muszą oczywiście na dole musi się zgadzać cena, za jaką wy zamawiacie, ale musi się zgadzać też waga. Nie możecie przekroczyć 6 kg i nie możecie przekroczyć chyba 9 litrów napoju. To wiecie, to wszystko w więzieniach różnie. Patrzą, tylko czekają, żeby tutaj coś wam się nie udało i wtedy powiedzą, no nie została twoja wypiska przyjęta, no bo ty tutaj za dużo napisałeś. A człowiekowi szkoda napisać za mało, dlatego musicie dokładnie przypomnieć sobie matematykę, trzeba dokładnie liczyć. Trzeba, wiecie, jest problem, bo na przykład jak wyliczyć, jak ktoś jest w puszce, a stawiają to na wadze, a tam jest tylko określone, ile powiedzmy w tej puszce jest tego tej zawartości, a wy musicie sobie jeszcze dać margines na to, że opakowania ważą. No tutaj to rzeczywiście to w więzieniu jednak, jeżeli mówi się, że nie ma problemów, to te problemy są. Na pewno zapiszcie się do biblioteki, bardzo ważne. Ważne jest dużo czytać, bo wiecie, w więzieniu jest tak, że wy jesteście wolni, jeżeli macie to w psychice. Ja w zasadzie w tym więzieniu przebywałem bardzo mało. Ja z reguły byłem wolny, bo ja bardzo dużo czytałem i byłem poza tą więzienną rzeczywistością. Przy pierwszym moim aresztowaniu dużo ćwiczyłem, sparowałem z chłopakami, robiłem rzeczy. No przy drugim już miałem problem, bo żeście mnie wywieźli na noszach i miałem poważny problem z kręgosłupem i chodziłem na przykład przeciwbólowy. A w więzieniu się nie oszuka, bo ci lekarze, wiecie, tam oni już różni widzieli różne rzeczy. Tutaj już wiedzą, jak jest źle, to jest źle. Także, ale jeżeli wam się wydaje na przykład, że ze względu na stan zdrowia wam tam coś się ułatwi, to obawiam się, że możecie mieć bardzo poważny problem. Naprawdę ja o wiele bardziej chciałbym być sprawny, tak jak za pierwszym razem, niż jak byłem w złej formie za drugim razem, bo tutaj tak naprawdę musicie liczyć tylko na siebie w każdej sytuacji. Pamiętajcie, musicie sobie uprać, musicie przygotować różne rzeczy. No, wiadomo, że musicie utrzymać porządek. To nie jest tak, nie dajcie się komuś wysługiwać, żebyście wy musieli tylko sprzątać czy coś robić. No, robi się to razem. Pamiętajcie, nie dajcie się zeszmacić, ale wy będziecie w takich warunkach, że wy nie będziecie na tych normalnych celach, bo będziecie na tych ogromkach. Także to w zasadzie was nie będzie dotyczyło. No jest jeszcze kolejna rzecz. Pamiętajcie, że celach nagrywają. To już teraz pewnie służba więzienna nie będzie zadowolona, ale są takie od razu przy tych takich tablicach, na których są te przyciski do domofony, do przywoływania czy do rozmowy z dyżurką oddziałowego. Tam są takie zwykłe dziurki, tam są mikrofony i te mikrofony nagrywają. Parę razy to sprawdziłem, jak zaklejałem ten mikrofon takim
kawałkiem etykiety zdartej z szamponu czy z czegoś, śmiałem się, bo oddziałowy przybiegał, kręcił. Ja wiedziałem, jak już szedł po korytarzu, to ja to zdejmowałem i wiedziałem, co mu przeszkadzało, no bo nie miał, nie słyszał tego wszystkiego. Mikrofony są czułe. Mikrofony są czułe, to jest nagrywane. Także jakbyście chcieli jakieś, nie wiem, zwierzenia czy inne rzeczy, to już tutaj to jest moja praktyka. Nie radzę wam w ogóle. Nie uważajcie na agentów celnych, bo też z pewnością być może będą wam podrzucali takich ludzi, którzy no, będą chcieli pójść na tą tak zwaną 60 i pół biedy, jeżeli oni będą rzeczywiście powtarzali, co wy mówicie, ale mogą być używani do tego, żeby no, wam jeszcze zrobić jakiś problem. Ja mam nadzieję, że teraz jak już się zmieni władza, to już nie będzie tych metod takich stosowanych, natomiast ja musiałem na to bardzo uważać, bo tych prowokatorów jednak było sporo i, no, i oni wiedzą, jak ja się zachowałem i co robię. Także to jest jak gdyby pierwsza część tej lekcji i tej opowieści dla was. Przepraszam, jeżeli was zanudziłem, no bo to te więzienia. Natomiast spodziewam się, że z ciekawością obejrzą to panowie, którzy czekają teraz na to, bo wiedzą, że to jest nieuchronne. Nie bójcie się, tam nie jest tak strasznie. Panie Jarosławie, nikt nie gwałci, nie ma takiej możliwości. Pomijam to, że pan no, się nie obroni, ale tam nikt tego nie będzie robił. Niech pan się po prostu wyłączy i niech pan sobie spokojnie funkcjonuje. To w zasadzie na dzisiaj tyle. Chciałem państwu bardzo podziękować i zapraszam na kolejne nasze spotkania. Do widzenia państwu.